И я завидую его решению, что смерть. Не было ще жовті. Ізуса Христу запознаєш особище. Особище. Он є добрий. Дав кожному, кожній особі, яка вже веду Ісуса Христуса. По то, аби кожний, хто везе ім'я Єзус, аби он був збавлений. Приятелю, збавлення зараз залежить від тебе. Бо Єзус виконав твоє збавлення 2000 років тому. Але дійсно, це Тобо стоїть. Wybór. Albo wybierzesz życie, albo śmierć. I ja ci powiem jak wybrać Jezusa Chrystusa. To jest bardzo proste. Potrzebujesz powiedzieć: Panie Jezus, nie znam Ciebie, ale chcę Ciebie poznać. Chcę Ci oddać moje życie pod Twoje panowanie. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu, to nie chodzi o żaden kościół, o żadną religię. Chodzi o Twoje serce. To jest walka o Twoje serce. Walka o Twoją przyszłość. Walka o Twoje życie. To jest duchowa walka. Duchowa walka o to, abyś żył. I ja Ci świadczę, że Jezus Chrystus jest realny. Ja Go poznałam. Ja miałam doświadczenie spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. Dlatego jestem tak zwariowana, że dzisiaj o tym mówię. Dlaczego? Bo to jest, kurczę, takie coś niesamowitego. I to jest dostępne dla Ciebie. To jest dostępne dla Ciebie. To jest dostępne dla każdej osoby, która chce realnie przeżyć i doświadczyć, że Bóg jest realny, że Bóg jest dobry, że Bóg się troszczy o Ciebie. Taki naprawdę jest Bóg. To nie jest żaden obrazeczek, to nie jest krzyżyk. Posłuchaj mnie, jesteś bardzo zagubioną osobą. Nie tylko, żebyś miała życie wieczne, ale po to, żebyś miała pełne życie tu na ziemi. Nie musisz być taka zgorzkniała. Posłuchajcie, przyjaciele. To, co mówię, to są najważniejsze słowa w Twoim życiu. To są słowa życia. Jeżeli przyjmiesz Jezusa w swoim sercem, jeżeli ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem, to On przyjdzie. On przyjdzie i Ciebie ocali. Zbawienie się wykonało. Ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca. Wystarczająca. Nie, to nie chodzi o Twoje uczynki, nie chodzi o Twoje sakramenty, nie chodzi o Twoje starania. Tutaj chodzi tylko o Twoje serce. Czy przyjmiesz żywego Jezusa Chrystusa do swojego serca przez wiarę? Czy uznasz Go jako swojego Pana, jako Zbawiciela, Twój Zbawiciel? Jeżeli to zrobisz, to On przyjdzie do Ciebie, Twoje życie się radykalnie zmieni. Rozumiesz, nie będziesz zalękniony, nie będziesz uzależniony od tego świata. Bo człowiek żyje tutaj na ziemi i za chwilę coś się może wydarzyć. Może się wydarzy, może się nie wydarzy. Są takie zagrożenia. Najpierw był COVID, wszyscy mieli umrzeć na COVID. Teraz są lęki przed wojną, ale takie jest właśnie życie. Życie nie jest czymś, na czym się można tutaj oprzeć. Tu nie ma takich rzeczy tutaj na ziemi, w które można realnie się zakotwiczyć czy uwierzyć. Jezus Chrystus jest jedyną postacią, w którą człowiek się może realnie zakotwiczyć. Tylko ja nie chcę mówić o żadnej religii. Tu chodzi tylko o Twoje serce. Chodzi o to, czy przyjmiesz Go realnie. Ja ponad 10 lat temu, kiedy usłyszałam takie słowa, powiedziałam tak na takie słowa. Powiedziałam: Jezus, ja przepraszam Ciebie, że żyłam bez Ciebie. Ja przepraszam Ciebie za wszystkie moje grzechy. Ja to zrobiłam realnie. I przyszedł do mnie żywy Jezus. Żywy Jezus przyszedł do mnie. To było tak cudowne i tak ogromne. To było tak niesamowite. I to zmieniło moje życie na zawsze. Ja żyję dzisiaj pełnią życia. Ja mam pokój mimo tego, co się dzieje naokoło. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że Bóg jest
ze mną. Bóg się o mnie troszczy. I ja już dzisiaj zaczęłam swoje życie wieczne. Ja nie czekam na śmierć, że będzie jakoś fajniej w niej jakiś niebie. Że będzie mi jakoś lżej w jakimś niebie. Moje niebo zaczęło się tu na ziemi. Dlatego, że Jezus przyszedł do mojego życia. I to nie jest coś unikalnego. On może przyjść do twojego życia. On teraz wysłał mnie. Jezus posłał mnie. Aby nam powiedzieć, że on jest realny. On jest realny. I jeżeli wezmiesz jego imienia, jeżeli go zaprosisz do swojego serca, do swojego życia, to on realnie przyjdzie, przyjacielu, i będziesz ocalony. Będziesz miał dobre życie. Będziesz miał pełnię życia. Będziesz zbawiony i będziesz wzrastał w poznawaniu Boga. I ja chcę ci powiedzieć, że to nie jest jakaś opowiastka. To nie jest jakaś historyjka. To jest prawdziwy skarb człowieka tutaj na ziemi. Przyjacielu, zapamiętaj te słowa. Wezwij imienia Jezus na swoim życiu. Zapamiętaj to. Jezus jest żywy. On jest realny. To nie jest krzywy. I On jest cudowny. On odpowiada. On odpowiada na twoją modlitwę. Ale wezwij go. Powiedz, Jezus, ja chcę ciebie poznać. Jezus, ratuj. I on przyjdzie, przyjacielu. Ja zachęcam cię. Zachęcam cię, abyś przemyślał te słowa. I ja się teraz modlę, że te słowa przenikają do twojego serca. Że masz realne spotkanie. Masz przeświadczenie w swoim sercu, że to, co ja mówię, to jest prawda. Bo ta informacja może ciebie ocalić. Jeżeli to uwierzysz. Proste słowa Ewangelii. Proste słowa Ewangelii. Że Jezus wykonał zbawienie. Ale pytanie jest, czy ty to przyjmiesz? I to zależy od ciebie. To zależy tylko od ciebie, przyjacielu. Amen.